dorosłe życie zaczęli zbyt wcześnie. Szybkie decyzje, błędne projekcje. Bez planu przyszłość, hazard w efekcie. Straty są większe niż zyski najczęściej. Fajne mieszkanie, nieduże, lecz przytulne. Po ślubie wszystko wspólne. Kiedyś była miłość, ale coś wygasło przez jakiś rok. Żyli ciągłą walką. Mały dzieciak skleja coś z plasteliny, ale nie sklei swojej rodziny. Rodzice dziś osobno, każdy własne życie. Kto ucierpi, nie jest odkryciem. Lepiej być rodzicem, nie będąc partnerem. Kiedy kłótnie mają być brzemieniem. Pewnego dnia wybrał wolność i kariera. Ona w złości ogranicza mu widzenia. Lęk przed przyszłością ją znów dopada. Chyba już do końca życia będzie sama. Skupi się na dziecku, na zapewnieniu bytu. Teraz najważniejsze, nad sobą się nie lituj. Popełniamy błędy, które pozostają z nami. Jesteśmy winni, chociaż się do tego nie przyznamy. Przed samym sobą szczerze teraz na to odpowiedz. Co może zrobić, żeby takim kwestiom móc zapobiec? Zaradna mama, tylko z Instagrama. Życie na zasiłkach, ogólnie dramat. Musi iść do pracy, lecz woli wymówki. A dzieciak? Dzieciak nie ma nic do podstawówki. Jakiś gość pojawił się u jej boku, ale już mówi, że nie wytrzyma roku. Bo zawsze będzie na drugim planie dla niej. Choć co do niego, ona ma wymagania wygórowane. A go nie docenia w swojej sytuacji. Odpowiedzialna za swój los po spadku akcji. Powinna się skupić na dziecku, nie na sobie. On mimo uczuć w końcu wolał odejść. Wiele spraw jednak od nas zależy. Masz gorszy start, musisz się z tym zmierzyć. Wziąć odpowiedzialność za własne problemy. Bo w końcu w koszmar swe życie zmienisz. Popełniamy błędy, które pozostają z nami. Jesteśmy winni, chociaż się do tego nie przyznamy. Przed samym sobą szczerze teraz na to odpowiedz. Co może zrobić, żeby takim kwestiom móc zapobiec? Popełniamy błędy, które pozostają z nami. Jesteśmy winni, chociaż się do tego nie przyznamy. Przed samym sobą szczerze teraz na to odpowiedz. Co może zrobić, żeby takim kwestiom móc zapobiec?